Znajdujemy się w Żarach, w jednym z wielu zakładów produkcyjnych grupy Swiss Krono. Swiss Krono to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek, zarówno w Polsce, jak i na świecie. W zakładzie produkcyjnym w Żarach, w którym się obecnie znajdujemy, powstają takie produkty jak płyty OSB, płyty meblowe, czy też panele podłogowe. To właśnie tu miała miejsce jedna z większych modernizacji oświetlenia w województwie lubuskim. Wymienionych zostało ponad 5000 opraw ze starymi źródłami światła na nowe oprawy w technologii LED. Przed przystąpieniem do realizacji całego przedsięwzięcia powstał harmonogram prac, który pozwolił na przeprowadzenie modernizacji oświetlenia w sposób sprawny i bezpieczny. Oświetlenie zostało wymienione zarówno w pomieszczeniach produkcyjno-magazynowych, jak i w biurach i na całym terenie zewnętrznym zakładu. Ze względu na wymagające warunki pracy w obszarach produkcyjnych powstała specjalnie dedykowana oprawa, która została zamontowana na jednej z linii produkcyjnych. Oprawa Ultima Swiss Krono HPT została zamontowana bezpośrednio na maszynie produkcyjnej. Dzięki zastosowaniu specjalnego uchwytu ma możliwość regulacji kąta świecenia, co było jednym z kluczowych parametrów dla działu utrzymania ruchu. Nasza rola w projekcie polegała na przygotowaniu koncepcji oraz pomocy w wyborze oferenta. Dla tego projektu przygotowaliśmy audyt efektywności energetycznej, który służy do uzyskania białych certyfikatów, a także pilotowaliśmy proces aż do jego zakończenia. O wyborze Luxon zadecydowały przede wszystkim parametry techniczne. W tym przypadku najważniejsze było dla klienta uzyskanie jak najlepszej poprawy efektywności energetycznej, którą gwarantowały produkty Luxon. Oszczędności, jakie udało się wygenerować, przyczyniły się do uzyskania około 4000 ton mniej emisji CO2 w skali roku niż przed zastosowaniem upraw LED-owych. Poza oczywistymi zaletami, takimi jak redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery, czy też oszczędność energetyczna, inwestor dzięki 5-letniej gwarancji zyskał komfort użytkowania oświetlenia na lata.